Fargel. Jadę pana Gerbera. Jeszcze go nie ma. Kiedy wróci? Spróbuj za godzinę. To ja poczekam. Cześć, Michael. Co się stało? Powiedz mi. Wszystko. Palisz i pijesz w mojej wannie. Kiedy ostatnio byłaś w naszej kuchni? Po co? Od tego jest kucharka i sprzątaczka. Co powiedziałaś? Od tego jest sprzątaczka? Ta, która pracuje, podczas gdy ty wylegujesz się w wannie, twój syn psuje mój magnetowid, a ty obrastasz w tłuszcz? Ja płacę tej kobiecie. Za wodę też ja płacę. Dość tego. Rozumiesz? Masz 3 miesiące. Na co? Masz 3 miesiące, żeby znów mi zaczął stawać. Jeśli tego nie potrafisz, wylatujesz stąd. Rozumiesz? Chcę mieć przyjemność z tego, że idę do łóżka. Więc to moja wina? Tak. Uważaj, co mówisz. Ty też nie jesteś doskonały. Nie muszę. Zarabiam pieniądze. A ciało to nie wszystko. Jest też coś, co nazywa się dusza. Ale dla ciebie to nic nie znaczy. Pieprz się. Koniec tego. Wynocha. I zabieraj swojego bachora. Zabierasz to wszystko? Nie do wiary. To też? Tym razem wyprowadza się na zawsze. Będzie mi ciebie brakowało, Klaus. Gówno prawda. Będzie ci brakowało willi, komputera i DVD. Od dzisiaj zwracaj się do mnie w doktorze Peters. Po resztę przyślę taksówkę. Nic z tego. Czekaj. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Trzeba było od razu powiedzieć dyspozytorowi. Nie jestem tragarzem. Powinna pani wezwać firmę przewozową. Co pan powiedział? Słyszała pani. I nie tym tonem ze mną. Nie? Nie. To niech się pan zatrzyma. €20. Klaus dał ci pieniądze? Mam za mało. Zwrócę ci. Dzięki. Ale Nora, widok jest całkiem ładny. Nie będziemy tu mieszkać zawsze. Co zamierzasz? Zostaniesz sprzątaczką? Nie bądź bezczelny. Wybierz sobie pokój, póki możesz. Możesz wziąć większy. Ten mi wystarczy. Ty masz więcej rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Radke. Siadajcie. Chcę wam przedstawić nowego ucznia. O, rzadki gość. Rzuciłem trawę. Gratulacje. To jest Michael Poliszka z Celendorf.
Wracaj do bogaczy. Chciałbym. Czy ktoś wie, gdzie jest Zehlendorf? Spytajcie go na przerwie. Siądź obok Tiny. Ona nie gryzie, ale nie daj się zwieść pozorom. Pamiętacie, czego uczyliśmy się o działaniach matematycznych? Kto mi powie, co to jest działanie matematyczne? Przecież to omawialiśmy. Mamy tu sporo nowych uczniów. Zaczniemy od początku. Co to jest potęgowanie? Nasz nowy kolega? Liczby mnożone przez siebie. Dobrze. Liczby mnożone przez siebie. Zrobisz to jeszcze raz i wyrzucę cię z klasy. Potęgowanie jest mnożeniem liczb przez nie same. Musicie w końcu wziąć się do nauki. Kiedy zaczniecie pracować? Jestem Krystian, mam ksywkę Krille. Widziałem cię w klasie. Mój brat Mace, brzydszy ode mnie. Mieliśmy inne matki, obie nie żyją. Tragiczne. Mieszkamy ze starym. Nazywam się Poliszka. Ładnie. Prawdziwy? Jasne. Mój ojciec jest tirowcem. Jeździ tirami. Wiem, co robią tirowcy. Ale po co mu amunicja? Nie czaisz. Często jeździ do Rosji. Rosja to dziki wschód, stary. Tam co minutę porywają jakąś ciężarówkę. Proszę o rachunek. Czy mógłbym za panią zapłacić? Biorę też na wynos dla syna. Nie ma sprawy. O cholera. Zostawiłem portfel w studiu. Oczywiście. Jest pan fotografem? Między innymi. A pani jest modelką? Nie, matką. Idzie Goguś, kujon. Jak leci, Gogusiu? Uważaj, te nowe buty. Uważaj na nich. Ty zastrańcu, myślisz, że możesz zwiać? Podobno jesteś z Zehlendorf. Bogaty skurwiel. Nie jesteśmy bogaci. Umiesz się bronić, gnoju. Patrzcie, jednak jest mężczyzną. Będzie się bronił. Pokaż mi swoją tanią komórę, to może ci uwierzę. Nie mam komórki. Ty leszczu, wiedziałeś, że cię dorwiemy. Następnym razem bulisz 50 euro kary. A jak się będziesz ukrywał, przyjdę do twojej chaty i przelecę twoją matkę. Kumasz? 50 euro i komórka, jasne? Wyskakuj z butów. Szybko. Ruchy. Patrzcie, jakie skarpetki. A teraz dawaj pompki. Na glebę. Pompki, chuju. Raz, dwa... Trzy.
Nic ci się nie stało? Chyba nie. Znam tych bandziorów. Widziałam, jak stąd wychodzili. Jak chcesz, powiem ojcu. Daj im nauczkę. A co robi twój ojciec? Jest bokserem? Nie, rzeźnikiem. Pasuje. Nie. Zawsze nosisz takie skarpetki? To nie jest śmieszne. Przepraszam. Co ty, Jezusa zgrywasz? Napadł mnie gang Erola. Pożyczycie jakieś buty? Co? Napadł mnie Erol. Pożyczycie mi buty? Nie mogę się tak pokazać matce. Jasne, właśnie. Jaki masz rozmiar? 42. Poszukam. Macie jakiś podkoszulek? Przynieś piwo. Poliszka musi się napić, nie? Tak. Piwo to dobry pomysł. Stary, nie zadzieraj z Erolem. To niezdrowe jak spleśniony chleb. Miałeś z nimi kłopoty? Możesz się zatrzymać. Wytaczy, mieliśmy kłopoty z Erolem. Nam nikt nie podskoczy. Jesteśmy zbyt niebezpieczni. Za niebezpieczeństwo. Ciepłe. Lepiej się pije i lepiej smakuje. I lepiej wali. Możesz zostać z nami. Stary jest w Kazachstanie. Wraca za 2 tygodnie. Zostawił nam kasę na żarcie, ale kupiliśmy rower. Możesz olać szkołę. A co powiem matce? Co to za praca domowa? Wypracowanie o życiu w komunie. Musimy jakiś czas razem pomieszkać. Za moich czasów tego nie było, bo jesteś stara. Niedawno skończyłam 30 lat. Cofnij to. Możesz mi pożyczyć trochę worsy? Wisisz mi 50. Nie mogę się tam wprowadzić bez pieniędzy. Sama mam mało. Dam ci 10 euro. To nie wystarczy na 3 dni. Dobra, 20. Zostawisz mi swój klucz? Po co? Będziesz mieszkał u przyjaciół. A co to ma do rzeczy? Poznałam fajnego faceta. Bezdomny artysta. Śpi w swoim studiu. Kiedy cię nie będzie, mógłby tu pomieszkać. Co? Nie wściekaj się. Jakiś włóczęga będzie spał w moim pokoju? Nie włóczęga, tylko artysta. Będzie spał w moim łóżku? Oszalałaś? Nie ma mowy. Co ci jest? Jak śmiesz tak do mnie mówić? Będzie spał ze mną w moim łóżku, jasne? Dziwka. Przepraszam, nie bolało. A teraz? Dasz mi te forsę? 20 euro, ekstra. 2 skrzynki browaru. Może kupimy też coś do żarcia? Zwariowałeś? Głosujmy. Kto za piwem, niech podniesie rękę. Większość. Aszkem, to ja. Wpuścisz mnie? Czego chcesz? Czekałam na ciebie 2 dni. Proszę cię, zrobiłem zakupy. Pieprzę ciebie i twoje zakupy. Nie rób mi obciachu. To ty mi robisz obciach. Nie chcę słuchać tych bzdur. Wiesz, że z pieprzenia robią się dzieci. A ty wiesz? To pokaż. Przynosisz wstyd mnie i mojej rodzinie. Kocham cię. Już nie będę. Jesteś nienormalny. Kretyn. Bydle. Wpuść mnie, porozmawiamy. Nie ma mowy, skurwielu. Ty też mnie wkurzasz. Proszę cię, Aszkan, wpuść mnie. Idę. Dokąd go zaniesiemy? Do łazienki. Daj papier toaletowy. Na balkonie miałby świeże powietrze. Tu może żygać do woli. Po co mu świeże powietrze? Żeby otrzeźwić. Tak zawsze robi Klaus. To znaczy co? Idzie do lasu, żyga i biega. Przejebane. Jak ktoś ma kasę, to się może dobrze bawić. Marzy ci się bieganie po lesie?
Zanisz to. A nie mówiłem? Nadal to robi? W każdy weekend. Z zegarkiem w ręku. Nie pytam o jogging, czy nadal chla. W sobotę i niedzielę? W sobotę i niedzielę. Interesujące. Co jest na górze? Wysiadamy. Zwinąłeś całą apteczkę? Można to sprzedać w szkole jako dragi. Na pewno jest też relanium. Nieźle. Nie sądziłem, że to takie proste. Kurwa, stary. A ty co masz? Obrazy. O kurwa. Sztuka. Wiesz, ile to jest warte? Mam też sztylet. Trzeba mu było wsadzić go w dupę. Nie pozwalał mi go dotykać. Jest twój. Masz. A co ty masz? Kawałek plastiku. Kamera. Ile mam wypłacić? Milion. Na kartę tyle nie można. Weź ile się da. Czekaj. Dalej. Nic się nie dzieje. Wciśnij 9999. Nie działa. Ile? 500. To wszystko. Spróbuj jeszcze raz. Karta ma limit. Nigdy nie widziałem tyle kasy. Muszę chwilę odpocząć. Ty jesteś Michael, a ja Rainer. Wezmę szybki prysznic. Nie chcę ci przeszkadzać. Twoja matka ma fartę, że się pojawiłeś. Nie było mnie parę dni. Ja ci dałam parę dni, skurwielu. Dawaj kasę. Co to jest? A gdzie reszta? Ja ta reszta. Miało być 50. Wytłumacz mu, Tiger. 50, gdybyś zapłacił na czas. Spóźniłeś się, więc bolisz odsetki.
Guck mal, baranie. Nie mam pieniędzy. Te ukradłem. Ukradłeś? Ty cieniasie. Popatrz na to. Chodź tu. Tak będzie z tobą, jeśli nie przyniesiesz jutro 50 euro. 50 euro na jutro. Spójrz na mnie. 50, jarzysz? Spierdalaj, gnoju. Masz ogień? Albo dasz im szmal, albo będą cię tak długo bić, aż im dasz. Także wybieraj. Dzięki za radę, stary. Braciszku, chcesz zajarać? Nie, nauczyciel was szuka. Natychmiast wracajcie do klasy. A po lekcjach chcę z tobą pogadać. Dobrze się bawiłaś? O co ci chodzi? O tego włóczęgę. Myśl sobie, co chcesz. Rozmawialiśmy o sztuce. Rainer sprzedał obraz. Myślałem, że jest na zasiłku. Ale dziś sprzedał obraz. Widziałaś jego obrazy? Nie, wstydzi się je pokazać. Nieśmiały artysta. Ile bierze za taki obraz? 100 euro. Jak to? Dziś dostał tylko 100 euro, ale kupiec zainteresował się nim. To będzie żyła złota. Wielu artystów na początku sprzedaje swoje dzieła tanio. Potem stają się sławni i skurwiel. Cześć. To twoje psy? Tak, z mojego ojca. Tu mieszkasz? Tak. Ale nie możesz wejść. Zadzwoń do mnie. Krille, Matze, chcesz dostać pysk? Przepraszam, jeszcze jeden krok? O, oberwę ci łeb. Jasne? Spierdalaj. Wasz stary wrócił. Co ty powiesz? O, cholera. Zaskoczył nas. Boli? Pewnie. Gach mojej matki skubnął mi kasę. Zostało wam coś? Nie. Wszystko wydaliście? Tak. Stary pewnie sprzeda naszą PlayStation. Chciałbym, żeby zdechł. Nie chciałbyś. Chciałbym. Mamy jeszcze towar. Trzeba go spylić. Chcesz iść do lombardu i sprzedać srebra rodzinne? Znam jednego lichwiarza. Kapitana? Nie mogę iść tam z tobą. No to co? To tutaj. Jesteś pewien? Jasne, tu się wychowałem. Ale syf. Nie jest tak strasznie. Nikt tu niczego nie kupuje. Jak można z tego żyć? On nie zarabia na tym. A na czym? Kapitan Nemo jest specem od prania pieniędzy. Miliony tędy przechodzą. Przez ten sklepik? Gdzie jest kapitan Nemo? Na dole. Chodź. Witam na pokładzie. Mój kolega Poliszka. Siadajcie. Dawno cię nie widziałem. Jak tam twój brat, Szczurek? Sprzedałem go. Nie dostałem dużo, ale grosz do grosza. Powiedział ci, co Macę tu zrobił?
Widzisz tę dziurę? Gnojek wiedział, że mam pistolet. Otto przywiózł go z Rumunii. Otto jest jego ojcem, a moim bratem. Pewnego dnia słyszę strzelaninę. Myślę sobie, kto strzela? I kula przelatuje obok mnie. Biegnę do tego gówniarza, a on strzela mi w kolano. To jeszcze dziecko. Ojciec cię przysłał? Znów cię pobił? Nie. Pokaż, co tam masz. Jakżeś to zapakował? Dawaj. Skąd to macie? Znaleźliśmy na wycieczce. Daję za wszystko 300. 300? Same łyżeczki są tyle warte. To czyste srebro, próba 925. O kurwa, ekspert, brawo. Wiem, że to srebro, idioto. Dlatego tyle płacę. Gdyby to były platery, dałbym ci 50 i kopa w dupę. Spokojnie, nie ma sprawy. 300 albo nic. Decydujcie się. Niech będzie 300. Absolutnie. A za to ile pan da? Pokaż no. Złom. To jest telefon. Mam pomysł. Zanieście to do makaroniarzy. Zawsze szukają sposobu, żeby tanio dzwonić do domu. Pamiętasz, gdzie go szukać? Hamala? Tak. To prawdziwe? No pewnie. Pozdrów go. To on. Ale nie można mu przeszkadzać. Można. Przysłał nas Nemo. Mamy komórkę do sprzedania. Myślisz, że potrzebujemy komórki? To dla Hamala. Hamala? Robi się coraz ciekawiej. Jak się nazywasz? Poliszka. Tak na ciebie mówią? Nie, Michael. Jeszcze gorzej. Ja jestem Hamal. To nie brzmi po włosku. Dlaczego po włosku? Kapitan Nemo powiedział, że jesteście Włochami. On nie wie, skąd sam pochodzi. Jestem jego przyjacielem. To miłe. Dlaczego miałbym kupić ten telefon? Potrzebuję forsy. Dobra, poczekajcie. Siadajcie. Macie dziadków? Nie wiem, musiałbym zapytać. A ty? Tak, ojciec mojej matki. Ale nie widziałem go od lat. Bart, daj mu pieniądze. Wiesz, o czym marzę? Mów. Żeby zapanowała cisza. Cisza w mojej głowie. Nikt nic nie mówi, nikogo nie ma, a ja mam ciszę i spokój. Prawdziwy spokój. Miriam?
Miriam, bist du das? To ty? Simone. Cześć, Simone. Gdzie się podziewałaś? Tu i tam. Pogoda była fatalna. W Berlinie nie da się wytrzymać, kiedy jest brzydka pogoda. Gdzie byłaś? W Turcji. Parę dni na Rodos. Było cudownie. Turcja, tak? Ostatnio stała się bardzo modna. Ja tam wolę klasykę. Na przykład Paryż. Chciałabym tam znowu pojechać, ale Klaus tak dużo pracuje. Naprawdę? W zeszłym tygodniu nie pracował. Świetnie się bawiliśmy. Teraz ty z nim jesteś? Radzę ci, dbaj o siebie. Nie martw się. Mnie nikt nie mówi do widzenia. Do widzenia. Co podać? Jeszcze się zastanawiam. Rozumiem. Kto tam? Gerber z policji. Mam przyjść później? Nie. Czego pan chce? Dokonano włamania do domu doktora Petersa. Czemu pani się śmieje? Bez powodu. Do niedawna pani z nim mieszkała. Co panią z nim łączy obecnie? Nic. Co to za pytanie? Myśli pan, że to ja zrobiłam? Tego nie powiedziałem. Klaus pana tu przysłał? Chcecie mnie zastraszyć? Doktor Peters mnie tu nie przysłał. To rutynowe śledztwo. Proszę nie mówić o zastraszaniu. Mówię to, co chcę. Mogę wejść? Potrzebujemy pani odcisków palców dla porównania. To zajmie tylko chwilę. Proszę. Teraz druga ręka. Co jeden to ładniejszy. Coś jeszcze? Przyjdę, gdy pani syn będzie w domu. Nie ma potrzeby, on może przyjść do pana. Zapiszę adres. Tu mnie znajdzie. Dziękuję. Sam znajdę drogę do drzwi. Do widzenia. Mamy gościa? Jestem Krille, a ja Miriam. Miło mi poznać przyjaciela Michaela. Kto to jest Michael? Co masz na palcach? Była tu policja, włamano się do domu Klausa. Podejrzewają nas? Dlaczego tak myślisz? No właśnie, wzięli odciski palców. Chcą wiedzieć, które odciski są nasze, a które włamywacze. Jutro musisz iść na posterunek. Lepiej, żeby tu nie przechodzili. Co sąsiedzi o nas pomyślą?
Co ci się stało w oko? Piłka nożna. Ostry mecz. Ktoś się już tobą zajął? Tak. Dobrze, że tak szybko przyjechałeś. Kola, Fanta, piwo? Żartowałem. Wezmę twoje odciski palców i możesz uciekać. Spróbujemy jeszcze raz. Mam spocone dłonie. To niedobrze. Udało się. Wyszłeś świetnie. Tak. To wszystko? Tak. Chyba, że chcesz nam coś wyznać. Nie dziś. No to innym razem. Wracaj do domu. Hej, palancie. Znowu na wagarach? Krillem mówi, że poszedłeś na policję. Co im powiedziałeś? Nie twoja sprawa. Moja. Kiedy strasz, to moja sprawa. Kiedy płaczesz, to też moja sprawa. Kapujesz? Kiedy Mikołaj nie przynosi prezentów, to też moja sprawa. A kiedy gadasz z linami, to bardzo moja sprawa. Zabawimy się. Zasłonię sobie oczy. Stawiam 50 euro, że znajdę go w ciągu minuty. Stawiam 20. Chciałbyś? Gdzie mój kij? A gdzie mój chłopcaś? Zimno. 30 sekund. Cieplej. Jesteś. Nazywam się Hotte. Pomagam twojej mamie. Wyglądasz okropnie. Posłuchaj, nie znam cię i nie obchodzi mnie, co robisz z moją matką. Mam dość facetów, którzy przychodzą i odchodzą. Kradniecie mi forsy i pokazujecie swoje fiuty. Mam tego dość. Spadaj. Mam 1,90 m, ale mnie też często bili. Nie mogłem sobie z tym poradzić. Za dużo myślisz. W tym problem. Musisz być szybszy. Jesteś praworęczny? Tak. Otwórz dłoń. To pomogło mi, pomoże i tobie. Zwiń pięść. Czujesz to? Ten ciężar daje moc. Niezłe. Twój cios będzie 10 razy silniejszy. Idzie mama. Nic jej nie mów, dobra? Z mety atakuj przywódcę, mocno i szybko. Przełóż się. Powalisz go na ziemię i będziesz miał jednego mniej. Prosto w twarz. Rozumiesz? Co tu się dzieje? Co ci się stało? Nic takiego. Zamknij się. To nic, małe kłopoty w szkole. Małe kłopoty? Tak. Zgarnęli Czengiza w knajpie Kotiego. Przeszukali jego mieszkanie. Czengiz nie wie, ile tam było. Ile? 4 kilo. Nie odbierzesz? Jem. Mam odebrać? Czengiz to był porządny gość. Co to jest? Spoko, pewna wygrana. Szczęście przychodzi do tych, którzy na nie zapracują. Co z Czengizem? Znajdziemy nowego człowieka.
Przepraszam, że cię w to wciągnąłem. Zapomnij. To ja przepraszam, że puściłem parę. Grozili, że rozwalą mi kolana. Mace uciekł, a mnie dorwali. Ty też nie wyglądasz najlepiej. Cześć, dziewczyny. Przyśnimy wam się w nocy. A one nam. Przeleciałbym obie naraz. Nie jestem już prawiczkiem. Jak to? Przecież śpimy w jednym łóżku. Poliszka, chodź, spadamy. Hej, młody, jak się masz? Kogo my tu widzimy? Już wylizałeś rany z kurwielu? Zabiję cię. Schowaj tę zabawkę. Rób, co mówię. Niech nikt nie waży się tknąć tego chłopaka. Milcz. Poliszka, przyjrzyj mu się. Nikt cię więcej już nie ruszy. Jeśli znów ci coś zrobią, powiedz mi, dobrze? Na co się gapisz? Macie go zostawić w spokoju, jasne? Tak, Bart, nikt go nie tknie. Zabiję każdego, kto mi się sprzeciwi. Odważny jesteś. Poderwałeś mu kobietę? Od dawna masz problemy z tymi idiotami? Znasz Rola? To by nie znał tego szczura. Własna rodzina ma go dość, więc łuszy się z tymi świrami. Ojciec nie chce go znać. Jest najstarszym z rodzeństwa. Co ci zrobił? Prześladuje mnie. To niedobrze. Beznadziejnie. Tak jak ten beznadziejny samochód. Mówiłem ci, weź Cayena. To też jest niemieckie auto. Czy ja powiedziałem Volkswagen? Wysiądź i załatw mi Porsche. Głodny jesteś? Tak. Jedziemy coś zjeść. Zdejmij buty. Znacie się? Znam go ze szkoły. To mój kuzyn. Smakowało ci jedzenie? Tak. Spodobałeś się mojej babci. Masz uczciwą twarz. Potrzebny mi ktoś taki jak ty. Dzięki. Dzięki tak, czy dzięki nie? Tak, chciałbym dla ciebie pracować. Świetnie. Co mam robić? Naród ci wszystko wyjaśni. Dzień dobry. Przysłał mnie Baruch. Nie znam go. Chodź ze mną. Na co się gapisz? No i co? Coś nie tak? Za lekka. Co? Za lekka, głuchy jesteś?
Turcy obcięliby ci jajka. Żartowałem. Jestem Turk, ale możesz mi mówić Turk. Spadaj. A pieniądze? W twojej lewej kieszeni. Popracuj nad refleksem. Pan dyrektor wzywa Michaela Poliszkę do gabinetu. Poliszka, do dyrektora. Wszyscy prezydenci Niemiec. Nasza historia. Jestem z policji, ale potraktujmy to spotkanie nieoficjalnie. Znasz Erola Uskudata? Tak, ale nie znamy jego nazwiska. Oskarża cię o napaść i pobicie. Twierdzi, że złamałeś mu nos. Bzdura. To on zaczął. Prześladują mnie od paru miesięcy. Pobili mnie kijem bejsbolowym. Masz świadków? Nie. Co teraz? Znamy Erola, ale to jest coś nowego. Sprowokował mnie. Pojedziesz ze mną i spiszemy zeznanie. Teraz? Nie pasuje ci? Słyszałem, że przeprowadziłeś się z Sellendorf. Jak to się stało? Niech pan spyta moją mamę. Już pytałem, gdy zdejmowałem jej odciski palców. I co powiedziała? Nic. Nie jest pan w jej typie. A jaki jest jej typ? Gość z kasą. Fajny samochód. Fajny plecak. Cześć, Barut. Cześć. Widzisz ten zad? Co tam, kobiety? To są dopiero tyłki. Czwórka, dawaj. Kurwa, to był taki pewniak. Dobry gracz zawsze obstawia dwa. Idź do kiosku i powiedz, że jesteś od Baruta. Wiesz, gdzie jest kafe Karola? Wieserstrasse naprzeciwko Eriki. Zaniesiesz tam kopertę. Obstawić Luizjanę? Berenfelda, człowieku. Zostańmy w Niemczech, gdzie mamy konie pod kontrolą. Myślałem, że to na Wieserstrasse. Za kopertę dostaniesz 1500. Ale jeśli coś zginie, tak, wiem. Już wiesz, tak? Poczekaj. To na drobne wydatki. Masz. I uważaj na siebie. Szybko, nie mam czasu. Ten sam towar, co ostatnio, był zajebisty. Spędziłem odlotowy wieczór. Wesoło było. To dobrze. Kasa. Czym ty właściwie się zajmujesz? Noszę i układam dywany. Odkurzam je, noszę do magazynu. Dobrze płaci i jest miły. To świetnie. Chciałabym go poznać. Jak ma na imię? Hamala. To Arab? Może kupimy od niego tanio perski dywan. Co sądzisz o tej? W porządku. Co znaczy w porządku? Dobrze w niej wyglądasz. Masz kolejnego nowego faceta? Idź do kuchni. Byłaś u Klausa? Nie wiedziałam, że jesteś taki głupi. Włamałaś się z kolegami? Masz się więcej z nimi nie spotykać. Zapomnij. Żygać mi się chce. Staję na głowie, żeby to wszystko wytrzymać. Nawet przynoszę pieniądze do domu. A co ty robisz? No co? W twoim wieku miałam inne problemy. Byłam w ciąży. Nie oczekuję wdzięczności, tylko szacunku. Jaki masz pomysł, żeby nas stąd wyciągnąć?
Kto umarł? Dziada. On. Jego matka nie pozwala mu się z nami spotykać. Słuchasz, mamusi? Myślałem, że jesteś naszym kumplem. Najlepszym, kurwa, kumplem. Patrzcie, kto idzie. Hej, Errol, co słychać? Ty, złama się. Odjebało ci? Nic tam nie może teraz zrobić. Tak ci się tylko wydaje. To ja mam z nim problem. Chcę mieć spokój, jasne? Co ty, emeryt jesteś? Dobre, emeryt. Nigdy więcej mnie nie bij. Mam dość bicia od starego. Jesteś moim kumplem, nosisz moje buty. Dupek, przepraszam. Przecież przeprosił. W porządku. Możesz mi też załatwić robotę? Dealerka to coś w sam raz dla mnie. Znam wielu ludzi, którzy ci mają akurat. Sprzedajesz dragi? O to właśnie chodzi. Nie traktujecie tego poważnie. Wszystko dla was jest zabawą. Niczego nie traktujecie poważnie. A co z dzisiejszym wieczorem? Mieliśmy zrobić wypad. Przyjedziesz? Wątpię. Tak myślisz? Nawet jestem pewien. Masz jakąś trawę? Ochujałeś? Jak to? Przecież twój kuzyn handluje narkotykami. Przestań robić cyrk. Robię, co chcę, jasne? Jeszcze ci mało? Koniec trasy. Jak to? Licznik wybił 20 euro. Ale to jest tuż za rogiem. Wszyscy tak mówią. To blisko. A potem okazuje się, że to 10 kilometrów. Uważa się pani za Monalizę? Wysiadać. Bardzo pan miły. Czym pani się zajmuje? Domem. Chwilowo mieszkam u siostry. Pracowała pani w nieruchomościach? Nie. Zajmowałam się domem jako żona i matka. Pani CV nic nie ma o dzieciach. Napisałam, że mam. Powiedziano mi, że pan lubi dzieci. A co mieli powiedzieć? Mój syn jest bardzo samodzielny. Lubi pani seks? Tak, a pan? Oczywiście, inaczej bym nie pytał. Jest tyle rzeczy, które chciałbym z panią robić. Jestem szczery. Do widzenia. Znasz Tareka? Może. Nie pamiętasz go? Przedstawiłeś mi ze 20 ludzi. Nie pamiętam wszystkich imion. Tarek, twojego wzrostu, krótkie włosy. Czeka w parku. Przy schodach, wiesz gdzie? Tak. Zamówiłem ci kolę. Potrzebuję więcej towaru. Da ci 1500. Przynieś tutaj. Jeśli coś zginie, wiem. Wstydź się. Ten jego koń to porażka. Co powiedziałeś? Barut, nie wiedziałem, że to ty. Spadaj. Dopij kolej i uciekaj. Co pan tu robi? Mam propozycję. Jaką? Mieszkanie. Co to ma, kurwa, znaczyć? Przychodzę tu codziennie. Widzisz, że mam dziecko. Myślisz, że stram pieniędzmi? Idioci. Nigdy więcej tu nie przyjdę. Was auf euch auf.
Uważaj na siebie. Cześć. Miałeś być przy schodach. Co tak powiedział? Barot. Tu są ładniejsze dziewczyny. Gdzie towar? Piłkę pogramy później. Sprytne. Dobra, coś jeszcze? 1500. Masz przy sobie kasę? Nie. Później rozliczę się z Barotem. Poczekam. Co takiego? Powiedziałem, że sam załatwię to z Barotem. Zapomnij. Wyluzuj, dobra? Jestem wyluzowany. Chcę dostać pieniądze. O kurwa, spadamy. Idź do domu. Kiedy wychodzimy? Zamów sobie coś i nie marudź. Kiedy wychodzimy? Jakieś problemy? Tarek nie chciał zapłacić. Gdzie jest towar? Tarek nie zapłacił, więc nie dałeś mu towaru? Zgodził się na to? Masz, chłopie, jaja. Grałeś kiedyś na wyścigach? Próbowałeś seksu? Co z Tarekiem? Tarek, to mój problem. To moja siostra, jasne? Siostra. O, pan Gerber. Czy coś się stało? Umówiłem się z twoją mamą. Niech pan poczeka. To było niegrzeczne. Czego on chce? Złożył mi propozycję. Wprowadzamy się do niego? Nigdy się do ciebie nie odezwę. Jego przyjaciel się wyprowadza i szuka lokatora. Do opieki nad mieszkaniem. Tu w Neukölln? Stieglitz. To niezła propozycja. Proszę wejść. Dziękuję. Cześć, Hamal. Teraz? Dobra, zaraz się tym zajmę. Barut, słońce wschodzi. Muszę jechać. Coś się stało? Nie wiem, ale muszę gdzieś pojechać. Z kim? Nie o to chodzi. Mam coś do załatwienia. W porządku. Baw się dobrze. To nie to, co myślisz. Niedługo wrócę. Barut mówi, że nieźle sobie radzisz. Nie pozwalasz sobie strać na głowę. Dzięki. Jest sprawa. Masz czas? Teraz? To nie potrwa długo. Dobry klient. Ufam ci i liczę na ciebie. Wiesz o tym? Tak. O co chodzi? O to samo, co zwykle. Ale tym razem to nie jest hasz. A co? Coca. Coca-Cola? Zajmiesz się tym? Nie obchodzi mnie, co dostarczam. Mnie obchodzi. To poważne pieniądze. Wiesz, jak dojechać do wedding? Amsterdamer 6. Zapamiętaj. Naciśnij przycisk z nazwiskiem Hagenbeck. Nie zapisuj tego. To niemieckie nazwisko. To jakiś problem dla ciebie? Powinieneś być zadowolony z tego klienta. Ufam ci. Masz 50 euro na taryfę w obie strony. Hey, Kyle!
Hej, mały, pomóż mi go wnieść na drugie piętro. Chce pan wnieść motor? Czy ja mówię po łacinie? Nie gadaj, tylko pomóż. Dlaczego nie odda go pan do warsztatu? W warsztatach zdzierają skórę, a nic nie potrafią. Idziesz do Hagenbecka? Pan się nazywa Hagenbeck? Jestem Strypy, ale mieszkam z nim. Baron miał zejść i mi pomóc. Holger, gdzie jesteś, kretynie? Co to za hałas? Jule, świetnie wyglądasz. Powiedz Holgerowi, żeby mi pomógł. Zabłądziłeś? Bardzo śmieszne. Idź po niego. Miał mi pomóc z motorem. Sam sobie idź. Przestań gderać i zawołaj go. Holger. Stary, co z tobą? Powiedziałem ci, że ci nie pomogę. To głupi pomysł. Zrobisz syf w mieszkaniu. Nie pomogę ci. Nie rób mi tego. Wniesiemy go raz, dwa. Nie będzie ci przeszkadzał. Zgódź się, stary. Młody, ty do kogo? Do pana. No to wejdź. Elke, posuń się. Nie zwracaj uwagi. Ona tak ma. Siadaj. Czy temu Arabowi rozum odjęło? O co panu chodzi? Ile masz lat? 15. Wysługuje się dziećmi. No ale skoro tu jesteś, dawaj towar. Jak to pachnie? Nijak. To po co pan wącha? Wygląda w porządku. Wiesz, co mi przyniosłeś? Kokainę. Przynajmniej tyle wiesz. Elke, przynieś wagę. Elke, przynieś wagę, te z kuchni. Może nie powinna tyle ćpać? Ja nie ćpam. Rozumiesz? Nie biorę narkotyków. W porządku, ja też nie biorę. Usiądź i się zamknij. Dość na dzisiaj. Jule? Możesz to wypróbować? Jasne. To może być nowa kokaina. A co z pieniędzmi? Prawdziwy zawodowiec. Co się z tobą dzieje? Wrzuć na luz. Jesteś spięty. Dostaniesz forsę. Ekstra towar. Rozluźnij się. Zrelaksuj. Masz w sobie dużo napięcia. Spójrz tutaj. Tutaj. Lepiej? Tak. Zaraz dam ci pieniądze. Tu jest 1070 gramów. Tu jest 80 tysięcy. Wezwać ci taksówkę? Nie jedź metrem z taką kasą. Dzięki, złapię taksówkę. Dzięki za szybką dostawę. Elke, odprowadzisz naszego gościa? Cześć. Ja naprawdę nie biorę. Co jest? Wierzę ci. Naprawdę. Skończyły się moje biblijne dni.
Jesteśmy na miejscu. Nie mam kawy, żeby pana poczęstować. To żaden problem. Nie lubi pan kawy? Uwielbiam, ale lepiej będzie, jak sobie pójdę. Do widzenia. Ty jeszcze nie w łóżeczku? A wy? Nie możecie mi nic zrobić. Ejże, skurwielu. Co to jest? Oddawaj. Gówniarz awansował na kuriera. Kręci teraz duże interesy. Co zrobi Hamal, jeśli kasa zniknie? Wyrwie ci jaja. Ile to jest? 20? 30? Jak sądzisz, Tiger? A kogo to obchodzi? Nie mnie. No kurwa, ale pech. Idioto. Plecak spadł mi na dach. Zgłoś się jutro do biura rzeczy zaginionych. W metrze spotkałem Merola. Rzucił plecak na dach pociągu. Nic nie mogłem zrobić. Przecież wie, że pracuje dla ciebie. Uspokój się. On wiedział, co robi. Barut, ściągnij ludzi. Chcę odzyskać pieniądze. Co się stało? Ten pieprzony Erol okradł mi chłopaka. 80 tysięcy euro w plecy. Nic nie znaleźli. Wejdź. Czy w plecaku było coś z twoim nazwiskiem? Portfel. No to mamy problem. Mamy problem z tobą. Może ktoś go odniesie? Nieważne. Zajrzą do środka. A co będzie, jeśli znajdą 80 tysięcy euro w plecaku 15-latka? Co powiesz policji? Że znalazłem te pieniądze. Że znalazłeś te pieniądze? Nic o tobie nie powiem. Naprawdę. Nic im nie powiem. A jeśli pieniądze się nie znajdą, zwrócę ci albo odpracuję. Nie chodzi o pieniądze. Popatrz na mnie. Chodzi o zasady. Wysiadaj.
Przysięgam, że zwrócę ci te pieniądze. Myślisz, że chodzi o pieniądze? Przynosisz nam wstyd i hańbę. Jesteś nieważny. Teraz możesz się tylko modlić. Wyciągnij to. No wyciągnij. Co mam z tym zrobić? Zastrzel się. A może masz lepszy pomysł? Siebie albo jego? Wybieraj. Chcesz umrzeć? Pewnie nie chcesz, co? Nie tak łatwo strzelić do siebie. Chcesz nas pozabijać? Naprawdę myślisz, że tu jest sześć kul? A może tylko cię sprawdzamy i nie ma tu wcale kul. Nie chcesz zginąć, tak? Dobrze. Celuj w podstawę czaszki. Zbliż się, bo nic z tego nie wyjdzie. Podstawę czaszki. Za uchem. Bliżej. Śmiało. To nie było takie trudne, prawda? Chodź. Co chcesz zrobić? Czekać na gliny? Boisz się? Myślisz, że ktoś może nam coś zrobić? Wzniesiemy toast na twoją cześć. Jesteśmy niewidzialni. Już po wszystkim. Wsiadaj. On nie jest tego wart.
wystąpili. Wersja polska MR Sound. Tekst Ewa Mardy-Więckowska. Czytał Janusz Kozioł. Step.